Cześć, siemanko, witajcie widzowie w kolejnym odcinku z serii montowania Tygrysa Królewskiego w prenumeracie od Hachet. Kolejna paczka, kolejne cztery numery, numer 34, 35, 36 oraz 37, więc zapraszam do oglądania. Zanim jeszcze przejdziemy do gazetek, zakupiłem sobie taki oto dodatek od firmy Tamiya. Dwóch żołnierzy w skali 1-16, którzy prawdopodobnie będą idealnie pasowali do czołgu. Może ubiorem nie są za bardzo historycznie dopasowani do czołgu Tygrysa Królewskiego. No ale myślę, że to będzie ciekawy dodatek, który fajnie tutaj się uzupełni w tym czołgu. Więc tutaj postaram się jakoś to je tutaj zmontować. Z malowaniem pewnie to pozostawiam sobie na później. No niestety nie jestem jeszcze dobrym malarzem. Dopiero jakby uczę się tego, więc malowanie może pozostawię na później. Zobaczymy same figurki, jak one tutaj będą pasowały do czołgu, a malowanie i całe jakby już pasowanie z czołgiem zostawimy sobie na kolejne odcinki. To tylko taka mała zajawka na to, co będę miał tutaj dodatkowo dodane do czołgu. Więc zapraszam Was do subskrybowania kanału, żeby zobaczyć, jak to dalej będzie wyglądało. Gazetka numer 34. Instrukcja montażu. Zamontujemy tutaj lewy wydech oraz tylnią ścianę czołgu. Elementy wypakowane. Element 34A, tylnia ściana kadłuba. Element z cynku i do tego mamy śrubki CM. Na początek bierzemy nasz układ wydechowy z wcześniejszej gazetki, element 33A i 33B. Montujemy je tutaj do elementu 34A. Następnie element przykręcamy dwiema śrubkami CM. OK, element zmontowany, skręcony. Następnie bierzemy element 33D, nakładamy tutaj niewielką ilość kleju, pasujemy elementy ze sobą. OK, element zmontowany. Tak też oto się prezentuje, zmontowany element, sklejony. I to wszystko w tej gazetce, przechodzimy do kolejnej. Gazetka numer 35. Instrukcja montażu. Będziemy montować trzecią płytkę drukowaną oraz kolejne części do tylnej ściany kadłuba. Zamontujemy również włącznik i osłonkę tutaj dla tego włącznika. Elementy, element 35A, płytka drukowana C z włącznikiem, element 35B, pokrywa, 35C, uchwyt płytki, 35D, stworzeń zawiasu oraz sprężyna,
śrubki HM, EP oraz AM. Na początek bierzemy naszą płytkę drukowaną oraz element 35C, uchwyt. Elementy pasujemy ze sobą i skręcamy dwiema śrubkami EP. Ok, elementy spasowane. Następnie element pasujemy do naszej tylnej ściany. W tylnej części skręcamy dwiema śrubkami UM. Ponieważ tutaj w instrukcji nie mamy śrubek UM, jedynie śrubki AM, więc te śrubki AM tutaj zamontowałem. Element dobrze się spasował, więc prawdopodobnie tutaj w instrukcji mamy błąd, a śrubki UM to tak naprawdę śrubki AM, które tutaj w zupełności pasują, nie robią tutaj różnicy. W kolejnym kroku pasujemy element tutaj włącznika i montujemy je, tutaj skręcamy dwiema śrubkami TM. Ponieważ w instrukcji ponownie tutaj jest błąd, nie mamy śrubek TM, ale mamy za to śrubki HM, więc tutaj wykorzystuję dwie śrubki HM i mocuję ten element. Ok, element zmontowany. Następnie bierzemy element 35D i 35E. Stworzeń tutaj przekładamy przez mocowania. Na końcu pasujemy tutaj sprężynkę. Ok, element zamontowany. Sprężyna delikatnie sprężynuje. Nie jest to akurat takiej siły ani takiej mocy, żeby tutaj całości to trzymać. Delikatnie tylko to dociska ten element. I to wszystko w tej gazetce. Następnie gazetka numer 36. Instrukcja montażu. Zamontujemy prawy wydech oraz kolejne ogniwa gąsienicy. Elementy wypakowane. Element 36A, 36B, 36C. Lewa rura wydechowa. 36D. Osłona wydechu. Mamy również element 36E. Lufa karabinu maszynowego. 36F. Pierścień. Oraz dwa ogniwa gąsienicy. Śrubki CM. Na początek bierzemy lewą i prawą połowę rury wydechowej. Kleimy je tutaj i pasujemy ze sobą. Element zmontowany. Następnie bierzemy element 36C. Kleimy go tutaj w górnej części i pasujemy do rury wydechowej. Element zmontowany, sklejony. Następnie element pasujemy do naszej tylnej części kadłuba. I skręcamy tutaj dwiema śrubkami CM. Ok. Element zamontowany, tak też oto się prezentuje. Następnie bierzemy element 36D, podklejamy tutaj mocowania i pasujemy tutaj w tylnej części. Element zamontowany. Tak też oto się prezentują rury wydechowe. Element odkładamy na później. Następnie bierzemy element 36F.
potrzebujemy naszego kadłuba. Demontujemy diodę. Na pierścień nakładamy klej, montujemy go tutaj wewnątrz. Przykładamy do niego diodę. Element tutaj jest zmontowany. Następnie bierzemy element 36E. Montujemy go tu w środku. OK. Element zamontowany. W kolejnym kroku bierzemy nasze ogniwa i łączymy je razem. OK. Elementy zmontowane. I to wszystko w tej gazetce. Następnie gazetka numer 37. Instrukcja montażu. Zamontujemy lewą osłonę gąsienicy. Zamontujemy ją do tylniej części kadłuba i zamontujemy kolejnych 8 ogniw gąsienicy. Elementy wypakowane. Element 37A. Lewa tylnia osłona gąsienicy, 37B zawias osłony, 37C sforzeń oraz 8 ogniw gąsienicy. Na początek bierzemy element 37A, 37B. Przekładamy tutaj sforzeń 37C. Następnie cały element montujemy tutaj w kadłubie i skręcamy dwiema śrubkami OM. Niestety tutaj podczas montażu element mi się łamał. Jest na tyle delikatny, że niestety próbowałem go przesunąć. On tutaj uległ uszkodzeniu. Będę musiał tutaj zgłosić się, żeby mi dosłali nowy element, no bo ten już się nie nadaje. Nawet próbowałem tu podkleić, ale niestety jest już w złym stanie, a ponieważ jest to tutaj finalny, końcowy element, który będzie widoczny, no w takim stanie nie mogę go pozostawić. Więc przechodzimy do kolejnego etapu. Montujemy kolejne ogniwa gąsienic. OK. Elementy zmontowane i to wszystko w tej gazetce. OK. Dzięki bardzo za uwagę. Jak widzieliście, zmontowaliśmy elementy z 4 gazetek. Mamy tutaj zamontowany już tylny kadłub. Niestety doszło tutaj do ułamania elementu. Element będę musiał zareklamować, ale patrząc na podejście Hachette, raczej będę musiał go sobie zakupić ponownie, ponieważ doszło do ułamania podczas montażu. Rozwiązanie, które tutaj wprowadził wydawca, no to dla mnie zastanawiające, bo element jest plastikowy. Skoro to ma być osłona gąsienic, to dlaczego nie zrobili tego elementu metalowego, tylko plastikowy? Więc na jeszcze takich 4 delikatnych mocowaniach myślę, że element nie tylko mi się tutaj ułamie. No ale zobaczymy. No ja będę ten element reklamował i zobaczymy, co z tego wyjdzie dalej. Zamontowaliśmy kolejne ogniwa gąsienic. Gąsienica już jest naprawdę długa. OK, to tyle w tym odcinku. Jeżeli ci się podobało, zostaw lajka, zostaw suba, napisz komentarz, przydzwoń sobie tam dzwoneczkiem, a ja zapraszam was na kolejny odcinek.
z serii montowania Tygrysa Królewskiego w prenumeracie od Hachette. Trzymajcie się ciepło. Na razie, cześć. Fahrer, werde ich machen. Panzerkanatelladen. Komm, Mann! Fahrer, vorwärts, Marsch! Verstanden!